Witam wszystkich w nowym roku. Zaczynamy, wracamy z powrotem do Włoski. Trochę rzeczy już dokupiłem z takich podstaw, jakie można. A jest króciec, kupiłem na zapas. Ten pęknięty to jest mój. Kupiłem jeden, tu jest założony drugi, w trochę lepszym stanie. Ściągnął są na boczne, to pokażę. Plus do tego kupiłem nowy przełącznik. Mój to był taki wynalazek. No to z Łeski, która miała kierunki po prostu. Tak jak widać, nie ma sygnału. To co jest, to jest oryginał. Nie są tutaj lekko, jak widać, puknięty, zostanie to naprawione. Ale chodzi bardzo płynnie, cała reszta w dobrym stanie. I kolejna rzecz, jaka weszła nowa, to jest mój oryginalny tylny błotnik. Jak widać, no nic by z niego nie było, bo jest on zmasakrowany i od spodu, i od zewnątrz. To co udało się kupić, wygląda tak. Miałem tutaj jedno pęknięcie, zostało to już zespawane, naprawione. Było tutaj kolejne pęknięcie. I tutaj była twórczość, czyli ktoś kiedyś do błotnika dospawał coś, żeby ciągać. Widać, telewizorek jest, jest on tutaj pęknięty, będzie wchodziło nowe szkło. Cała reszta w miarę się trzyma kupy. Co dzisiaj będzie zrobione? Dzisiaj chcę jeszcze przed piaskowaniem, zależy mi, żeby naprawić to uchwyt na silnik, z tego względu, że jest tutaj posmarkane. Ktoś coś tutaj próbował spawać. A wyszło jak wyszło, jest to z obu stron tak zasmarkane. Chcę to wyciąć, zrobić, wytrasować na blasze 2 mm nowy taki uchwyt i go po prostu spawać jeszcze przed piaskowaniem ramy. Tak, żeby już wszystko było naprawione w ramie, jak pójdzie do malowania. Kolejna rzecz, która jest do poprawy, to jest tutaj. Jest tu naspawany jakiś profil. Ogólnie no, nie wiem czemu to miało służyć. Jest to tutaj przedłużone, czyli jest przyspawane tutaj, idzie tak. Plus do tego tu jest pęknięta oryginalna blacha, była ona przeciążona. Jak widać, podnóżek jest też tak krzywiutko, więc będzie trzeba to po prostu wyciąć, ładnie odbudować i przygotować do tego, żeby było zrobione. Czyli zaczynam od tego, że wykręcę wydech. Obetnę z jednej strony, czyli akurat zacznę z tej prostszej. Obetnę tą stronę, wytrasuję, wytnę nowe ucho, spawam je. Zajmę się potem drugą stroną. Drugą stronę prawdopodobnie tylko przyłapię, z tego względu, że jest tam bardzo mało miejsca, więc no, będzie ciężko to ładnie pospawać. Dlatego po prostu przyłapię i potem jak wyciągnę silnik, to będzie to już tak pospawane, jak ma zostać. Na pewno w następnym odcinku będzie już wyska rozbierana do malowania. Chcę jeszcze zrobić sobie stojak na silnik, bo no malowanie będzie rozłożone trochę w czasie. Więc będę miał trochę czasu, żeby pogrzebać przy silniku. Na pewno będzie wymieniany łańcuszek od sprzęgła, bo jest w stanie takim, a nie innym. Na pewno będzie pouszczelniany trochę ten silnik, na pewno będzie domyty. Na pewno będzie cylinder malowany na czarno, żeby to ładnie wyglądało. Może oddam przynajmniej głowicę do szkiełkowania i zobaczymy, co będzie z deklami bocznymi. No ale to w przyszłości. Także zapraszam, zabieram się za robotę. Wydech mam ściągnięty. Jest on, jak widać, pobijany dość mocno. Ale udało się podejrzeć jedną taką niezbyt fajną rzecz. Już pokazuję, o co chodzi. No, że jest nagar, to nic. Nie wiem, czy mi telefon wyostrzy. Ale jak widać, włoska pracuje na jednym pierścieniu. Jest tutaj powyżej, czyli na samym środku mamy pierścień drugi, a u góry jest, o, przez, na filmiku to będzie ledwo widoczne, ale teraz. U góry powinien być pierścień. No, tego pierścienia nie ma. Ciśnienie, które mierzyłem, był pomiar kompresji zrobiony, ciśnienia sprężenia. WSK
Wypiła 6,5 bara, więc nie jest to źle. Jak widać, zrobiła to na jednym pierścieniu. Przeglądałem tyle, ile mogłem. Obejrzałem sobie, jak wygląda cylinder w środku. Chodzi na to, że nie ma żadnych rys na nim, więc po prostu ktoś kiedyś na szybko poskładał tą włoskę na jednym pierścieniu, odpaliła to, odpaliła, jeździła to, jeździła. Będzie trzeba sięgnąć cylinder, sprawdzić wszystko, no i dokupić tłok. Dokupić tłok, dokupić pierścienie, poskładać to tak, jak ma być. Zabieram się za wycinanie tego jednego ucha. Niestety ręczne podcięcie tych uchwytów okazało się zbyt wkurzające, więc postanowiłem po prostu wyciągnąć silnik i tak będzie wyciągany i tak, więc sobie ułatwię trochę sprawę. Wyciągnę go, obetnę jeden uchwyt, wstawię na chwilę, skręcę, złapię ten uchwyt, pospawam. Akurat z tej strony jest dobry dostęp, więc nie będzie problemu. Znowu wyciągnę silnik. Tam to już zostawię ucho lekko podcięte. Wytnę do końca, nie będzie problemu z tej strony, żeby ciąć. I przyspawam. Ale wracając do tego jednego pierścienia, zapewne wiele osób powie: stary, puknij się w głowę, jakie 6 czy 6,5 bara na jednym pierścieniu. Dlatego, żeby nie było, że sobie wymyśliłem to ciśnienie. Mamy tutaj przyrządzik. Mamy tutaj wykręconą już świecę, jest dostęp, bak jest ściągnięty, więc bez jakichś tam przemontówek, ścięć zrobię pomiar ciśnienia, żeby po prostu pokazać, że ten silnik na jednym pierścieniu te 6 bar wydmucha. Także telefon już montuję do mojego uchwytu i zaczynamy pomiar. Ok, jest już uchwyt. Jak widać, licznik jest wyzerowany, żeby nie było, że coś sobie wlałem. Jest wmuchnięte kilka razy. Widać wynik. Jest ponad szósteczka, lekko. Na jednym pierścieniu daję radę. Dobra. Ja rozbieram dalej, wyciągam silnik, wycinam to pierwsze ucho i zaczynam dorabiać i spawać. Nowe ucho mam już dorobione, jak widać. Stare wyglądało tak. Tutaj było lekko pęknięte, tu lekko pęknięte. Silnik już tutaj ma miejsce wycięte. Teraz jak nałożymy, mam nadzieję, że jedną ręką uda się. Będzie takie coś. Drugi uchwyt już mam. Pierwszy jest już przyspawany. Mam nadzieję, że wyostrzy. Także wkładam z powrotem silnik. Skręcam. Przykładam, dokręcam, spawam. I na dzisiaj to będzie koniec. Tyłem, czyli tutaj pod nóżkiem, zajmę się trochę później. Obydwa wieszaki są już na swoim miejscu. Tak wyglądały stare. Widać, no rozpadało się też powoli. Obydwa są przyspawane. Jeżeli teraz chodzi o tył, tak jak mówiłem wcześniej, zajmę się tym później, jak już będzie wszystko rozebrane i będę miał lepsze dojście. Ponieważ teraz no, zasuwać kątówką iskrami po motocyklach, które tutaj stoją, no trochę nie bardzo. Nie za bardzo chciałbym zniszczyć pozostałe motocykle, więc no, tym się zajmę za jakiś czas, jak rozbiorę tą włoskę już całkowicie. Jak widać, niewiele mi zostało. Tak na dobrą sprawę. Koła, przód, ten błotnik, który zresztą trzyma się tylko tak o do przymiarki, więc pół godziny roboty i włoska już będzie przygotowana do piachowania. Tak jeszcze przy okazji, zapewne wiele osób się zastanawia, po co ten koleś tak kombinuje, zamiast kupić gotową reperaturkę, która jest dostępna na Allegro za 30 czy 35 zł, wspawać i mieć święty spokój, to koleś sobie to szlifuje i łata coś.
No jest to reperaturka, pewnie walona w Chinach na mega ilości. Blaszka dwójka, którą można bez problemu wygiąć w dłoni. Więc no, z tego co ja robię, to jest blacha trójka, którą naprawdę nie idzie zgnieść. Jest to wytrzymałe i moim zdaniem będzie to o wiele trwalsze niż to, co można kupić teraz na Allegro za parę złotych. Miałem czas, żeby się pobawić, pobawiłem się. Jest robione, silnik był włożony, siedział równo, sztywno, więc na pewno wytrzyma sporo. Do zobaczenia.